To, czego nie możemy robić od tego roku, a w zasadzie już wcześniej, wykluczona jest podmiana faktu. Proszę zrozumieć dlaczego. Wszystkie te przykłady, które podam, to jest właśnie plik JPK. Pliki JPK składamy miesięcznie. Deklaracje często składacie Państwo kwartalnie. Jeżeli po 2 miesiącach zadzwoni do Was swój kontrahent, ty weź mi wymień tę fakturę, bo na tej fakturze to jest taki błąd, a tam powinna być data 16 albo jakiś tam, nie wiem, symbol towaru, to nie jest taki, tylko inny. No do tej pory często było tak, ok, faktura jeszcze nie zaksięgowana, na 4 części, dziękuję, poszło. Nie macie żadnej gwarancji, że ktoś już tego pliku nie posłał dalej. Nie macie żadnej gwarancji, że plik mailowy, który wysłaliście mu z pierwszą wersją tej faktury, nie poszedł już do jego księgowej. W dużych firmach nie macie gwarancji, że to jeszcze nie przeszło przez kierownika projektu albo kierownika budowy, albo jakąkolwiek inną osobę, która to zatwierdzała i gdzieś jest inna wersja tej waszej faktury. Wiecie, co się zdarzy? Wiecie Państwo, co się zdarzy w tym pliku JPK? Pojawią się dwie. Bo to nie będzie ta sama faktura. To samo dotyczy zmiany dat, zmiany treści dokumentu, zmiany numeru NIP i innych danych kontrahenta. Unikajmy tego jak ognia, zacznijmy to dokumentować po ludzku, czyli faktury korygujące i noty korygujące. Chyba że jesteście Państwo pewni, że faktura jeszcze nie opuściła Waszej firmy. Czyli ktoś zrobił oczywistą pomyłkę, ok. Dobra, to niszczymy tą fakturę. Jeżeli wyszło gdziekolwiek na zewnątrz, to proszę wybaczyć, ale to jest na dzisiejszy stan prawny trochę jazda po bandzie.